ostatnich dniach doszło do tragicznego wypadku u wybrzeży brazylijskiego stanu São Paulo, w którym życie straciły dwie influencerki. 37-letnia Aline Tamara Moreira oraz 27-letnia Beatriz Tavares da Silva. Kobiety zginęły podczas rejsu wynajętym jachtem w towarzystwie pięciu przyjaciół, gdy ich przepełniona łódź zatonęła w niebezpiecznym odcinku wybrzeża znanym jako Gardło Diabła. Według relacji jednej z ocalałych, grupa zebrała się na uroczystość na luksusowym jachcie, spędzając dzień na żeglowaniu i piciu. W pewnym momencie uczestnicy rejsu podzielili się na mniejsze grupy, aby wrócić na brzeg. To właśnie jedna z tych mniejszych łodzi napotkała na swojej drodze potężną falę i się wywróciła. Przed wejściem na pokład feralnej łodzi kobiety odmówiły założenia kamizelek ratunkowych, tłumacząc, że mogłyby one zniszczyć wygląd robionych przez nie zdjęć. Ta decyzja, podyktowana prawdopodobnie chęcią zachowania idealnego wizerunku w mediach społecznościowych, okazała się mieć tragiczne konsekwencje. W trakcie rejsu w sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać było uczestników imprezy pozujących w bikini, a także butelki i kieliszki szampana. Ten fajny nastrój został jednak przerwany, gdy w jacht uderzyła silna fala, która go przewróciła. Pasażerowie rozpoczęli dramatyczną walkę o przetrwanie, jednak dla dwóch influencerek zakończyła się ona tragicznie. Dodatkowo jedna z ofiar nie umiała pływać. Swoje ostatnie zdjęcie zamieściła na Instagramie zaledwie kilka chwil przed wypadkiem. Pozostała piątka uczestników zdarzenia zdołała się uratować dzięki założeniu w ostatniej chwili kamizelek ratunkowych. Fale były bardzo wysokie. Wiedziałam, że nie wytrzymam długo w wodzie. Dodatkowo zraniłam się w stopę i połknęłam dużą ilość wody. Przeżyliśmy tylko dlatego, że dopłynęliśmy do pobliskich skał i kurczowo się ich trzymaliśmy, relacjonowała jedna z poszkodowanych. Ciało Beatriz Tavares odnaleziono dryfujące w morzu i wydobyto dzięki akcji brazylijskiej Straży Morskiej. Z kolei zwłoki Aline Moreiry znaleziono tydzień później wyrzucone na plażę. Trwa dochodzenie mające na celu ustalenie, czy tragedii można było zapobiec. Według wstępnych ustaleń policji, łódź była przeciążona, przez co nie poradziła sobie z uderzeniem wysokiej fali. Kapitan jednostki zeznał, że otrzymał polecenie przetransportowania sześciu osób, mimo że dopuszczalna liczba pasażerów wynosiła pięć. What? 23-letnia Jennifer Gilbo została oskarżona przez Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork o popełnienie przestępstwa motywowanego uprzedzeniami po tym, jak bez powodu spryskała gazem pieprzowym muzułmańskiego kierowcę Ubera. Do zdarzenia doszło 31 lipca po północy na Manhattanie. Według relacji kierowcy, 45-letniego Shohela Mahmuda, Gilbo jechała na tylnym siedzeniu samochodu wraz z przyjaciółką. Kobiety rozmawiały ze sobą, a Mahmud skupił się na prowadzeniu pojazdu. Nagle Gilbo spryskała go gazem pieprzowym prosto w oczy. Nagranie z monitoringu potwierdza przebieg zdarzenia. Widać na nim, jak Gilbo używa gazu pieprzowego wobec kierowcy, gdy ten zaczął się modlić po arabsku na czerwonym świetle. Mahmud w panice opuścił pojazd, obawiając się, że padnie ofiarą kradzieży. Prokurator okręgowy oświadczył, że ofiara, będąca pracowitym Nowojorczykiem, nie powinna doświadczać tego typu nienawiści z powodu swojej tożsamości. Podkreślił, że Mahmud po prostu wykonywał swoją pracę i został bezsensownie zaatakowany. Gilbo nie przyznała się do winy podczas przesłuchania i została zwolniona z aresztu bez konieczności wpłacenia kaucji. Następna rozprawa w jej sprawie odbędzie się 13 stycznia. Adwokat oskarżonej zaprzecza, jakoby motywacją jego klientki były uprzedzenia rasowe, religijne czy jakiekolwiek inne. Wezwał do rozpatrywania sprawy z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i dowodów. W wyniku międzynarodowej współpracy włoskich i kolumbijskich władz oraz Europolu zatrzymano dwóch czołowych członków neapolitańskiej organizacji przestępczej Camorra, zaangażowanych w handel kokainą na dużą skalę. Mężczyźni ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości w kolumbijskim mieście Medellin.
Aresztowanie Gustavo Nocelli i Luigiego Belvedere było możliwe dzięki odnalezieniu pierwszego z nich w miejskim klubie bilardowym oraz pojawieniu się w mediach społecznościowych fotografii drugiego obok grobu Pablo Escobara. Schwytania pokazują, jak coraz więcej włoskich sieci przestępczych przesuwa się dalej w dół łańcucha produkcji i transportu kokainy. Pierwszego z zatrzymanych, starszego maklera narkotykowego ściganego włoskim nakazem aresztowania za kluczową rolę w przemycie narkotyków między Ameryką Południową a Europą, ujęto 8 października. Drugiego, figurującego na liście niebezpiecznych zbiegów włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zatrzymano 24 października. Poszukiwano go od grudnia 2020 roku w związku z wyrokiem 18 lat pozbawienia wolności za międzynarodowy handel narkotykami. Obaj należeli do wpływowej siatki przestępczej specjalizującej się w przemycie ogromnych ilości kokainy z Ameryki Południowej do Europy, głównie przez port w Antwerpii. Narkotyki ukrywano w ładunkach morskich przy pomocy firm fasadowych, często związanych z branżą owocową. Organizacja miała silne wpływy w belgijskim porcie. Kluczową rolę w operacji odegrał Europol, dostarczając szczegółowych informacji wywiadowczych na temat kryjówek poszukiwanych, miejsc ich pobytu, fałszywych dokumentów tożsamości oraz struktury i działalności samej siatki przestępczej. Dane uzupełnione o informacje od włoskich władz umożliwiły kolumbijskim funkcjonariuszom namierzenie i ujęcie zbiegów. Zatrzymani korzystali ze znacznego wsparcia rozbudowanej siatki współpracowników w Kolumbii, Belgii, Holandii i Włoszech, którzy pomagali im w ukrywaniu się i zapewniali środki do życia ich rodzinom. Przy zbiegach znaleziono fałszywe dokumenty. Upadek dużych kolumbijskich karteli oraz demobilizacja grup paramilitarnych otworzyły nowe możliwości w handlu narkotykami, pozwalając zagranicznym organizacjom na uzyskanie bezpośredniego dostępu do producentów kokainy. Historycznie drugoplanowa w tym procederze Camorra wykorzystała nowy kontekst, umacniając swoją pozycję na europejskim szlaku narkotykowym. Ekspansja Camory w Kolumbii jest odpowiedzią na globalny wzrost popytu na kokainę i aktywną gospodarkę wokół obszarów uprawy koki w tym kraju. Pomimo wysiłków kolumbijskiego rządu zmierzających do ograniczenia produkcji, międzynarodowy popyt utrzymuje ją na rekordowym poziomie. Sytuacja ta wzmocniła trend wśród zagranicznych nabywców, którzy preferują negocjacje bezpośrednio w Kolumbii, aby zapewnić lepszą jakość produktu, mieć nad nim większą kontrolę i obniżyć koszty. Obaj zatrzymani zostaną poddani ekstradycji do Włoch, gdzie staną przed sądem za swój udział w międzynarodowym handlu narkotykami na ogromną skalę. Policjanci z Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili udaną akcję rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. Śledztwo w tej sprawie trwało od 2018 roku i dotyczyło działalności sutenerskiej prowadzonej przez członków jednej rodziny w dwóch lokalach na terenie Warszawy. W miniony weekend funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego wkroczyli do dwóch agencji towarzyskich w stolicy, gdzie zatrzymali 7 osób w wieku od 25 do 60 lat. Ósmą podejrzaną, 58-letnią właścicielkę agencji, ujęto w tym samym czasie na Dolnym Śląsku. Według ustaleń policji, każdy z członków grupy miał przypisaną rolę w rodzinnym procederze, od organizatora przez telefonistów po kierowców. Wszyscy działali według z góry ustalonego planu zakładającego podział zadań i zysków z przestępczej działalności. Podczas akcji w lokalach przebywało również kilkanaście kobiet świadczących usługi seksualne. Zostały one przesłuchane z udziałem biegłych tłumaczy. W trakcie przeszukania agencji zabezpieczono na poczet przyszłych kar ponad 132 tysiące złotych, 6850 euro oraz 3340 dolarów. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze okręgowej zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu ułatwianie uprawiania prostytucji i czerpanie z tego korzyści majątkowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował 3-miesięczny areszt wobec 3 podejrzanych. Pozostałych 5 objęto dozorem policyjnym. Przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie sutenerskiej zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Od sierpnia policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu prowadzili śledztwo w sprawie niecodziennego włamania do jednego z mieszkań przy ulicy Żurawiej w Warszawie. Według ustaleń śledczych sprawcy nie tylko okradli lokal, ale również urządzili w nim kilkugodzinną imprezę.
Technik kryminalistyki, który przeprowadził szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczył liczne ślady. Mieszkanie było zdewastowane i splądrowane. Kryminalni szybko ustalili tożsamość sprawców. Jeden z funkcjonariuszy rozpoznał na nagraniu z monitoringu uczestnika imprezy, ponieważ tego samego mężczyznę policjanci zatrzymali w ubiegłym roku w związku z kradzieżą samochodu z parkingu galerii handlowej. Śledczy ustalili, że sprawcami byli trzej obywatele Ukrainy, którzy wracając z dyskoteki postanowili włamać się do przypadkowego mieszkania, aby przedłużyć sobie zabawę. Lokal był przeznaczony na wynajem krótkoterminowy. Mężczyźni najpierw dostali się do skrzynki na klucze, a następnie przy ich użyciu weszli do środka. W trakcie kilkugodzinnej libacji alkoholowej sprawcy zaprosili do mieszkania kobietę. Na zakończenie imprezy splądrowali lokal, kradnąc między innymi suszarkę do włosów i koc. Zaproszona kobieta, która również została zatrzymana i przesłuchana, twierdziła, że nie wiedziała o włamaniu. Po kilku dniach policjanci zatrzymali czwartego mężczyznę, który ukrywał się przed organami ścigania. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Na wniosek prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście sąd zastosował wobec czterech obywateli Ukrainy 3-miesięczny areszt tymczasowy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek około godziny 11 policjanci z drogówki prowadzili kontrolę ruchu na Alei Niepodległości w Sopocie. Funkcjonariusze zatrzymali do rutynowej kontroli kierowcę Fiata Ducato. Już podczas pierwszej rozmowy z mężczyzną wyczuli od niego silną woń alkoholu. Jak się okazało, siedzący za kierownicą 46-letni obywatel Ukrainy był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał w organizmie około promil alkoholu. Policjanci natychmiast uniemożliwili mu kontynuowanie jazdy i zatrzymali prawo jazdy. Mężczyzna został przewieziony do komendy policji w Sopocie. 46-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego wkrótce stanie przed sądem. Odpowie za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 3 lat. W połowie października 2024 roku podczas akcji przeprowadzonej przez bułgarskie i niemieckie organy ścigania przy wsparciu Europolu odzyskano skradzione części samochodowe warte kilka milionów euro. Policjanci z Bułgarii przeprowadzili nalot na magazyn znajdujący się niedaleko Sofii, co było efektem śledztwa wszczętego po włamaniu do firmy logistycznej w bawarskiej miejscowości Wallersdorf w czerwcu tego samego roku. Podczas włamania skradziono znaczne ilości części do pojazdów produkowanych przez niemieckiego producenta samochodów. Sprawcy załadowali łup na ciężarówki przy użyciu wózków widłowych, a następnie przetransportowali go za granicę. Przełom w śledztwie nastąpił, gdy niemieccy funkcjonariusze aresztowali dwóch obywateli Rumunii w związku z serią włamań do piekarni w Wallersdorf. W toku dochodzenia prowadzonego przez Wydział Śledczy Landshut pojawiły się dowody wskazujące na udział jednego z podejrzanych i jego wspólnika we włamaniu do firmy logistycznej. Śledczy uzyskali również informacje o miejscu przechowywania skradzionych części samochodowych w Bułgarii, po czym skontaktowali się z Europolem. Europol koordynował wymianę informacji między niemieckimi i bułgarskimi organami ścigania oraz zorganizował spotkanie w celu przygotowania akcji. Wysłał także swojego specjalistę do Bułgarii, aby przeprowadził kontrolę krzyżową na miejscu. 15 października 2024 roku przedstawiciele Wydziału Śledczego, Prokuratury Publicznej oraz specjalista Europolu uczestniczyli w nalocie przeprowadzonym przez stronę bułgarską. Podczas akcji odzyskano niemal wszystkie skradzione części samochodowe. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.